Zaczęło się od tego, że od wielu lat współpracuję z misterami Polski, z misterami Supranational. Również przygotowywałam kiedyś Miss Warszawy. Byłam asystentką swojego byłego szefa. Jednak jakby doświadczenie w branży na tyle dało mi swobody, że tym razem organizatorzy zaproponowali mi tą fuchę, że tak powiem. I nie ukrywam, że super się czuję w tej roli, super się czuję w roli choreografa. Też tyle lat na scenie spędziłam i uważam, że dużo widzę i mam dobre podejście do facetów. Umiem im po prostu wytłumaczyć, jak mają się zachować na scenie, żeby to interesowało kobietę. Wiele z nich często jak tańczyło albo w ogóle się przemieszczało, byli tacy za bardzo do przodu, tacy, że w ogóle ja mówię, ale mi się nie chce na was patrzeć. Ja mówię, macie być zachęcający, ale nie narzucający się, macie być tacy lekko niedostępni. Wtedy jesteście cool, wtedy jesteście tacy, no wtedy babki za wami szaleją. Wydaje mi się, że dałam im na tyle dużo takiej energii, takiej trochę kobiecej, ale trochę też takiej mocnej, ja również umiem być bardzo mocna, że naprawdę dobrze dzisiaj wypadną. Panowie są grupą i tam się nie liczy jeden. I nawet w top 7, jak jeden coś zepsuje, jest masakra dla wszystkich. Oni muszą się traktować jako jedność. To już nie wyprówa jeden do przodu i ma klapki na oczach. On musi kątem oka widzieć swoich kumpli, musi reagować na nich, więc to jest trochę takie działanie formacyjne. Jest zupełnie inaczej, ciężej, nie ukrywam, ale dają radę. Trochę mało czasu było na próby, tylko 4 dni, ale i tak wykonali kawał dobrej roboty.